Witam Państwa na drugiej konferencji z cyklu Kopernik na ziemi lubawskiej. Mikołaj Kopernik odcisnął swoje piętno nie tylko we Fromborku, nie tylko w Olsztynie, nie tylko w Lidzbarku Warmińskim czy Toruniu, ale to miejsce Lubawa, to miejsce bardzo ważne na życiowej drodze Mikołaja Kopernika. O tej drodze opowiedzą nasi dzisiejsi prelegenci. Natomiast zanim przejdziemy do części merytorycznej, ja chciałbym w imieniu współorganizatora, burmistrza Lubawy Macieja Radkę i swoim przywitać gości, którzy przybyli do nas. Witam wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego. Witam marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina. Witam warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego. Witam wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, profesora Macieja Mikołajewskiego, który tutaj w roli dzisiaj jest jednocześnie redaktora naczelnego pisma Urania, ale też podczas dzisiejszego naszego spotkania Telewizja Polska kręci kolejny odcinek filmu dokumentalnego Astronarium, właśnie poświęconego Mikołajowi Kopernikowi. Witam też prowadzącego ten program Bogumiła Radejewskiego i całą ekipę. Tak samo witam ekipę Telewizji Polski z Olsztyna. Chciałbym przywitać pana profesora Jarosława Wodarczyka, dyrektora Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, który poprowadzi dzisiejszą konferencję. Chciałbym przywitać przewodniczącego Rady Miasta Lubawa, pana Jana Sarnowskiego oraz radnych obecnych na spotkaniu. Witam zastępcę dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, panią Annę Jaroszów, z paniami, które towarzyszą i wspierają Fundacji Nikolaus Kopernikus. Witam naukowców, pracowników naukowych uczelni wyższych z Olsztyna i nie tylko, z profesorem Andrzejem Krankowskim, który tutaj podczas przerwy będzie przedstawiał Państwu bardzo fajną prezentację. Witam pana profesora. Witam samorządowców, nauczycieli szkół, uczniów, seniorów, mieszkańców ziemi lubawskiej. Chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego. Szanowny panie prezesie, panie marszałku, panie burmistrzu, panowie wójtowie, panie kuratorze, szanowni państwo, droga młodzieży. Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji zatytułowanej Kopernik na ziemi lubawskiej, dzięki której, jak sądzę, dowiemy się o zbyt mało znanych faktach z życia astronoma, którego z perspektywy naszego regionu sytuujemy najczęściej w Olsztynie i we Fromborku. Nie jest to do końca prawdziwy obraz, gdyż wiadomo, że Mikołaj Kopernik, sprawujący wiele znaczących funkcji w diecezji warmińskiej, zwędrował nie tylko samą Warmię, ale również sąsiadującą diecezję chełmińską. Kopernik miał tutaj wielkiego przyjaciela, Tidemana Gizę, biskupa chełmińskiego, rezydującego na lubawskim zamku, bo tu właśnie między XIII a XVIII wiekiem mieściła się siedziba władz diecezjalnych. Kiedy w 1538 roku Tideman Gize przybył do Lubawy, by objąć biskupstwo chełmińskie, był już od ponad ćwierć wieku przyjacielem Mikołaja Kopernika, którego poznał podczas służby na rzecz kapituły warmińskiej. Wiadomo też, że wszechstronnie utalentowany astronom otaczał młodszego od siebie Gizego opieką lekarską. W czasie ich wieloletnich kontaktów nie brakowało z pewnością okazji do rozmów o astronomii, w której starszy przyjaciel dopiero planował rewolucyjne, jak na tamte czasy, zmiany. Dzisiaj z kolei mam twarde dowody na to, że nie mniejszym przyjacielem Mikołaja Kopernika, choć może bardziej w takim wymiarze transcendentnym, jest pan Robert Szaj, dyrektor generalny, prezes Fundacji Nikolaus Kopernikus,
usytuowanej w niedalekich Truszczynach, współorganizator dzisiejszej konferencji, człowiek wielkiej pasji, zapatrzony w gwiazdy, podobnie jak wielki astronom, obserwujący ruchy sfer niebieskich i zarażający swoją pasją młodych ludzi, którzy dzięki temu może chętniej surfują po przepaścistych obszarach kosmosu niż w internecie. Daj Boże. Pewnie wszyscy już wiedzą, że staraniem pana prezesa Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach wzbogaciło się o największy w Polsce teleskop Lund do obserwacji Słońca, za którego pośrednictwem już 9 maja tego roku wszyscy chętni będą mogli obserwować przejście Merkurego na tle Słońca, które przed wiekami zostało w pewnym sensie wstrzymane w wyniku kopernikańskiego odkrycia. Pragnę serdecznie pogratulować panu prezesowi, jak również panu burmistrzowi Maciejowi Radkę, którego też trzeba by chyba zaliczyć w poczet przyjaciół Mikołaja Kopernika. Kolejnej udanej inicjatywy służącej popularyzacji wiedzy astronomicznej, dzięki której z każdym nowym odkryciem, a jest ich wiele, poszerza się nasza w gruncie rzeczy dość ograniczona wiedza o niezmierzonym wszechświecie. Życzę wszystkim uczestnikom, organizatorom tej konferencji udanego spotkania, owocnych obrad i odwołując się do klasycznego już powiedzenia per aspera ad astra. Panie wojewodo, panie burmistrzu, panowie wójtowie, państwo profesorowie, szanowni państwo, droga młodzieży. Przede wszystkim chcę dziękować za fakt za funkcjonowania tej konferencji tutaj na ziemi lubaskiej w ważnym roku 800-lecia jubileuszu, jakie miasto i ziemia lubawska obchodzi, ponieważ Kopernik praktycznie jest odkrywany jakby na nowo w świadomości nas, mieszkańców Warmii i Mazur, z uwzględnieniem właśnie ziemi lubawskiej. Myślę, że to, co w strategii naszego rozwoju turystycznego, w strategii promocji, gdzie chcemy bardzo mocno oprzeć się o postać Kopernika, który przed 500 laty, w wieku 30 lat przybył na nasze ziemię, stanowi ważny argument i rozpoznania, i promowania, i pokazywania faktu życia wielkiego astronoma, kanonika, można powiedzieć humanisty ówczesnego czasu, lekarza, człowieka, który praktycznie odmienił spojrzenie na świat. Proszę państwa, wspieramy te inicjatywy jako samorząd województwa, tą konferencję również. Myślę, że dla Lubawy, dla ziemi lubawskiej jest istotny fakt, że praktycznie wczoraj zarząd podjął decyzję o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy panem burmistrzem, panem prezesem fundacji na współpracę w obrębie szlaku kopernikowskiego. Więc jeżeli ziemia lubawska tutaj dołącza i z wielkim uzasadnieniem historycznym do tej współpracy w regionie, to tylko się trzeba cieszyć, bo i sama Lubawa, ale i sam region będzie bardzo mocno na tym fakcie zyskiwał. Chcę życzyć jak najlepszej tutaj atmosfery w wymiarze popularno nawet naukowym, tak powiem, bo ta wiedza jest nam bardzo potrzebna. I chcę pogratulować i dziękować panu prezesowi Robertowi Szajowi i panu burmistrzowi Maciejowi Radkę za tą inicjatywę i zapraszam do dalszej współpracy, aby Kopernik na tym szlaku w naszym regionie wędrował ciągle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu kuratora warmińsko-mazurskiego, pana Krzysztofa Nowackiego. Zapraszam, panie kuratorze. Panie wojewodo, panie marszałku, panie burmistrze, a w szczególności zwracam się do was, młodzi ludzie faktycznie obecni tutaj na sali. Chciałbym wam podziękować za to, co się dzieje na ziemi lubawskiej.
za tą przeszłość, bo ziemia lubawska od wieków wieków z Polską złączona, od wieków wieków dająca ojczyźnie z najlepszych swych synów. I w dniu dzisiejszym mam też pełną świadomość, że szkoły na ziemi lubawskiej, szkoły w samej Lubawie na rzecz ojczyzny wykonują pracę. Pracę poprzez trud nauczycieli, trud rodziców, a w szczególności chciałem podziękować Wam za to, że tutaj jesteście, za to, że będziecie też i tutaj dalej, a w szczególności, że zaniesiecie do przyszłych pokoleń, do tych, którzy przyjdą po Was, tą informację o tym trudzie, o tej pracy, z której znana jest ziemia lubawska. Organizatorom chciałem podziękować za zaproszenie, za możliwość bycia tutaj razem z Państwem i złożyć zobowiązanie, że ta dobra zmiana, która nastąpiła w Polsce niedawno, nie będzie miała swojego końca, bo praca nasza na rzecz ojczyzny, na rzecz społeczeństwa, w którym żyjemy, będzie pracą, która nas zobowiązuje. Zobowiązuje nas w kontekście pamięci o przeszłości w imię teraźniejszości, a także pamiętamy o przeszłości, żyjąc w teraźniejszości w imię tych, którzy przyjdą po nas. Ponieważ ojczyzna to nie jest tylko tu, teraz, dzisiaj, ani tylko wczoraj, ani tylko to, co będzie za lat 5, 20, 40. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, życzę owocnej konferencji, owocnych obrad. A od siebie powiem, że Mikołaj Kopernik był jednym z moich ulubionych postaci wieku XVI. Był taki okres mojej historii, mojego życia, że dużo czasu spędziłem nad wiekiem XVI i również jego pobyt, jego przyjaźń z rzeczonym biskupem jest mi doskonale znana i również miałem świadomość o wiele, wiele wcześniej, zanim tutaj się znalazłem w tym mieście przed kilkunastu laty, że miasto Lubawa na trwałe jest złączone z Mikołajem, Kopernikiem. I również chciałem podziękować za tą konferencję w związku z rocznicą, która przypada w tym roku. Mija bowiem 550 lat od drugiego pokoju toruńskiego, od roku 1466, kiedy to Rzeczpospolita, ówczesna korona, korona polska, wzbogaciła się o terytoria, które do niej wracały, a także o terytoria, które zostały na trwałe włączone w ówczesną, kształtującą się Rzeczpospolitą. Dziękuję bardzo. Profesora Macieja Mikołajewskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliście Państwo, jestem tu w potrójnej roli, ale przede wszystkim jako astronom pozdrawiam wszystkich w imieniu polskich astronomów, ale też polskich miłośników astronomii, z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Proszę Państwa, przybyliśmy tutaj również z ekipą telewizyjną, dlatego że dzieją się niezwykłe rzeczy. To ta fundacja wskazała nowożytnej Europie, że ważne rzeczy działy się w Lubawie. Tym ważnym wydarzeniem było spotkanie tych trzech przyjaciół. Tych dwóch przekonało tego trzeciego, że warto dzieło, które Kopernikowi w pewnym sensie wydawało się nieeleganckie, jednak wydać. Świat się od tego czasu zmienił. A ja przybyłem tu z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika i Kopernik. Zaczynałem swoją edukację astronomiczną gdzieś tam w klasie naturalnej, bo wtedy astronomia była w szkole. To był rok kopernikański, 500. rocznicy i wówczas również zostało to dzieło wydane. Od 40 kilku lat próbuję je zgłębić i zrozumieć. Widzieliście Państwo, siadłem nawet na chwilę tu koło Jarka Włodarczyka, profesora, który pewnie jedyny w Polsce tak naprawdę to dzieło potrafi czytać i w pełni rozumieć, żeby wyjaśnić kilka szczegółów, które będziemy chcieli podać na naszym filmie. Ale tak naprawdę dopiero to, co się wydarzyło dzięki tej fundacji, czyli przetłumaczenie dzieła Retyka, książki popularno-naukowej, a dzisiaj się popularyzacją nauki zajmuje, na język nowożytny, szczęśliwie na polski, pozwoliło mi jako astronomowi teraz wracać do dzieła Kopernika i mając w ręku książkę Retyka z tymi fenomenalnymi przypisami pana profesora Włodarczyka i właśnie De revolutionibus,
wydane 40 lat temu. Wreszcie czytać to dzieło ze zrozumieniem, a przecież mam wykształcenie astronomiczne. Dzięki tej fundacji i Uniwersytetowi Warszawskiemu, którzy Rafika przetłumaczyli na polski, naprawdę świat się trochę zmienił, tamten świat tej budzącej się nowożytnej nauki dzisiaj znacznie lepiej poznamy i cieszę się, że mogę Was pozdrowić w imieniu wszystkich astronomów w Polsce, że takie dzieło tutaj zostało stworzone i jest w dalszym ciągu kontynuowane. Jest to bardzo mądry pomnik tych trzech przyjaciół, Gizego, Hetyka i Kopernika, ale może powinien stanąć tutaj pomnik taki, który w Spiżu będzie utrwalał tamte wydarzenia, bo są to wydarzenia bardzo ważne dla dzisiejszej nauki, dzisiejszej Europy i dzisiejszego świata. Dziękuję Państwu. Nasi drodzy prelegenci, mieszkańcy Lubawy, drodzy uczniowie. O Koperniku już troszeczkę dzisiaj było i Kopernikowi poświęcony będzie cały dzień. Ja chciałbym tylko przypomnieć i podkreślić, że ten rok jest rokiem jubileuszowym dla Lubawy, w którym obchodzimy umownie 800-lecie istnienia miasta, 800-lecie przyjęcia chrześcijaństwa na ziemi lubawskiej, ale ten rok jubileuszowy nie ma polegać tylko na organizowaniu uroczystości, spotkań, konferencji, ale przede wszystkim ma nam uświadomić, w jak bardzo ciekawych czasach żyjemy, jak bogata jest nasza historia, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, co inspirowało naszych przodków do podejmowania takich, a nie innych działań, jakie były ich ideały i kim my dzisiaj bylibyśmy, gdyby oni myśleli kiedyś za nas inaczej. Korzystając z okazji, że jestem tutaj przy mikrofonie, chciałbym również podziękować współorganizatorowi tej konferencji, panu Robertowi Szojowi, wspólnie z panem marszałkiem zaprosić wszystkich na Festiwal Miast Dobrego Życia Citaslo, który odbędzie się w Lubawie 21 maja, to będzie sobota, gdzie będziemy gościli przedstawicieli ponad 20 miast należących do ogólnopolskiej sieci miast Citaslo. Będziemy mogli zobaczyć, jak z wyznacznikami przynależności do sieci radzą sobie różne miasta w Polsce. A w przerwie konferencji, jeśli tylko pojawi się taka okazja, proszę skorzystać z mojego zaproszenia i udać się tutaj niedaleko, 100 metrów w linii prostej, na ruiny Zamku Biskupów Chełmińskich, do tego miejsca, gdzie przebywał Mikołaj Kopernik i gdzie w 1539 roku najprawdopodobniej Tideman Gize i Retek namówili Kopernika do wydania tego wielkiego dzieła. Życzę Państwu owocnych obrad. Myślę, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy i drugą konferencję Kopernik na ziemi lubawskiej uważam za otwartą. Dziękuję bardzo.